A co gdybym wam powiedział, że dramat Odry, który obserwujemy, wcale nie musi być spowodowany wypuszczeniem w ostatnich tygodniach do rzeki jakiejś dodatkowej trucizny, że da się ten dramat wytłumaczyć procesami naturalnymi oraz tym, co do Odry trafia cały czas, od wielu, wielu lat. Zapraszam. Sytuacja Odry zmienia się szybko. Robiąc ten materiał, zdaję sobie sprawę z tego, że zanim go wyemituję, mogą pojawić się dodatkowe elementy, dodatkowe fakty. Dlatego nabawiam was do śledzenia Instagrama i strony naukatolubie.pl. Tam staram się umieszczać najbardziej aktualne informacje. Badania setek próbek wody, badania osadów śniętych ryb robione zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej w zasadzie nie pokazały niczego rozstrzygającego. Są pojedyncze wyniki z pojedynczych stacji, które wskazują na podwyższenie stężenia niektórych związków chemicznych, ale nie są one potwierdzane w innych punktach pomiarowych czy w kolejnych pomiarach. Z tematem chcę być na bieżąco, więc dzwonię, piszę do różnych ekspertów, by podzielili się ze mną swoim zdaniem, swoimi intuicjami i coraz częściej słyszę, że wcale nie musiało dojść do jakiegoś dodatkowego chemicznego zatrucia rzeki. Jedną z osób, z którą ostatnio rozmawiałem jest dr Marcin Stokowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Za chwilę przedstawię wam rozmowę z nim, ale zanim to zrobię, mam prośbę. Nie chcę, by ten materiał był wykorzystywany politycznie, a niestety ma potencjał do tego, by obydwie strony okładały się nim po głowie. Naukowiec nie jest jasnowidzem, naukowiec jest detektywem. Na podstawie danych, które są na stole, formułuje hipotezy. Jeżeli pojawią się nowe dane, stare hipotezy mogą zostać wzmocnione albo mogą się okazać nieaktualne. Jeżeli zdarzy się to drugie, to nie znaczy, że naukowiec chciał kogokolwiek wprowadzić w błąd. Znaczy to, że nowa informacja zmienia obraz sytuacji. I na tym właśnie polega dochodzenie do naukowej prawdy. Co wiemy na pewno? Pod koniec lipca w Odrze zaczęto rejestrować szybki i duży wzrost stężenia tlenu przy równoczesnym spadku stężenia dwutlenku węgla. Zarejestrowano także wzrost zasolenia oraz wzrost pH wody. Wzrost pH oznacza, że woda stała się bardziej zasadowa. Zaczęto znajdować w dużych ilościach śnięte ryby. Dodatkowo temperatura wody była wtedy bardzo wysoka, a stan wody, ilość wody w rzece była bardzo mała. Wiemy coś jeszcze. Wiemy, że Odra jest bardzo brudną rzeką. Wiemy, że regularnie spuszczane są do niej ścieki. Podczas kontroli, która zakończyła się kilka dni temu, wykazano kilkaset nielegalnych spustów rur, którymi do rzeki spuszczano ścieki. To nie tak, że ścieki zaczęto nimi spuszczać dopiero kilka tygodni temu. Spuszcza się je od dawna i jak widać nikomu specjalnie to nie przeszkadza. Odra jest regularnie zanieczyszczana na całej swojej długości od dawna i dlatego internet jest pełen zdjęć śniętych ryb znajdowanych w Odrze w różnych jej miejscach, nie tylko w tym roku, ale i w latach poprzednich. Śnięte ryby znajdowane są w niej od dawna, choć oczywiście nie w takiej skali jak tym razem. Co zatem spowodowało katastrofę, z którą mamy do czynienia teraz? Na kanale Nauka to Lubię chciałem wam przedstawić, chciałem przywitać doktora Marcina Stokowskiego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Witaj Marcinie. Cześć Tomku, witam szanowni państwo. No to zamieniam się w słuch i powiedz jako naukowiec, ktoś kto doktorat robił badając Odrę, z tego co wspominałeś, jak ty to widzisz? Na podstawie wyników pomiarów, które prowadzi stacja we Frankfurcie, można stwierdzić, że nastąpił bardzo intensywny zakwit fitoplanktonu. I fitoplanktonu, czyli glonów. Tak. I zakwity fitoplanktonu wiążą się z tym, że tak jak w procesie fotosyntezy, że także na lądzie, tak i w wodzie, prowadzą one do powstania bardzo dużej ilości tlenu. Ale z drugiej strony do powstania tego tlenu fitoplankton zużywa dwutlenek węgla, który znajduje się w wodzie. Stąd ten dwutlenek węgla, jego ilość znacznie maleje. Dlaczego to może mieć związek z masowym śnięciem ryb? Otóż dwutlenek węgla ma właściwości kwaśne. Rozpuszczając się w wodzie tworzy kwas węglowy i przez to ma właściwości kwasowe. I teraz wyciągając dwutlenek węgla z systemu wodnego powodujemy mniejszą obniżanie kwasowości, czyli zwiększanie zasadowości
co prowadzi i mieliśmy czyli zwiększanie pH. Zwiększanie pH, dokładnie tak. I takie zwiększone, czy wzrost pH obserwowaliśmy w wynikach pomiarów w stacji we Frankfurcie. Ja ci przerwę, bo chciałem tylko nawiązać do tego, że w materiale, o którym wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, ja te dane pokazywałem. W czasie, jak ty, Marcinie, opowiadałeś, ja rozpisałem sobie to chemicznie. Pozwól, że to jest tak, woda plus dwutlenek węgla plus energia właśnie z światła, stąd potrzebny jest dzień, daje cukier. Tak jest. Plus tlen, który widzimy w pomiarach. I tutaj muszę coś dopowiedzieć. Ten cukier, który pojawił się w moim uproszczonym równaniu, to nośnik energii, czy magazyn energii dla organizmów żywych. Dzięki niemu, dzięki energii, jaka jest zmagazynowana w jego wiązaniach chemicznych, organizmy żywe mogą funkcjonować, mogą rozmnażać się i funkcjonować. No dobra, wracamy w takim razie do rozmowy. Zapytałem doktora Stokowskiego, czy nadmiar tlenu nie jest przypadkiem korzystny dla ryb. Generalnie tak, ale... Tutaj jest taka druga strona medalu, bo faktycznie wzrost tlenu był obserwowany i wraz z nim produkowana jest materia organiczna. I materia organiczna, która później obumiera i opada na dno, ulega procesom gnicia i ten tlen, który był wcześniej wyprodukowany, jest zużywany, a nawet w takim ogólnym rozrachunku tego tlenu zużywane w procesie mineralizacji materii organicznej zużywane znacznie więcej. I może to prowadzić do tak zwanej przyduchy, a przyducha, czyli mała ilość tlenu, już jest definitywnie szkodliwa dla ryb. Okej, tylko co te ryby zabiło? Bo wtedy, kiedy one masowo padały, tlenu było w wodzie aż za dużo. Czyli nie możemy powiedzieć, że to przyducha je zabiła. Mówisz, że zwiększyło się drastycznie pH. To też widać na wykresach, które też pokazywałem w poprzednim materiale. Natomiast, no właśnie, co je zabiło? Nadmiar tlenu, niedobór dwutlenku węgla czy skok pH? pH, które dochodziło do wartości 9,1, to są wartości już, które dowodzą tego badania, mogą negatywnie oddziaływać na skórę ryb. Mogą prowadzić do zmian produkcji, zmian komórek śluzowych i przez to innego, czy mniejszego lub większego wydzielania śluzu. Mogą prowadzić również do wrzodów i innych negatywnych efektów. Natomiast pH zasadowe również wpływa na promowanie wolnego amoniaku. I wolny amoniak w wysokim pH staje się toksyczny dla ryb. A skąd amoniak w odrze? Może tam występować naturalnie, będąc produktem przemiany materii organicznej. Może być też dostarczany ze ściekami. Kiedy rośnie pH, to pojawia się go więcej, bo jony amonowe przekształcają się w wolny amoniak. Im wyższa temperatura, tym również będzie więcej wolnego amoniaku. A na odrze zarówno pH, jak i temperatura rosły. Czy tak było? Tak mogło być, bo nie ma danych pomiarowych na temat stężenia amoniaku w odrze z okresu katastrofy. Ale nawet jeśli nie było go znacznie więcej niż zwykle, to w wyższym pH poprzednio bezpieczne stężenia mogły stać się już toksyczne dla ryb. Z Marcinem przez telefon rozmawiam kilka razy, trochę też mailowaliśmy. W którymś momencie zapytałem go, czy w jego hipotezie, czyli w tym, że katastrofa miała źródła naturalne, są jakieś słabe punkty, czy wszystko układa się w jedną całość. Marcin mi powiedział, że jest jedna rzecz zastanawiająca, której nie da się wytłumaczyć zakwitem glonów. Tą rzeczą jest wzrost zasolenia rzeki. Współczynnik zasolenia Odry normalnie waha się między 0,3 a 0,6 gramów soli na litr wody. Ale stacja pomiarowa we Frankfurcie zmierzyła w pewnym momencie zasolenie 1,2, czyli 2-3-krotnie więcej niż zasolenie wynosi zwykle. Żebyśmy znali skalę, woda w Bałtyku ma zasolenie 7, a więc jeszcze kilkukrotnie więcej niż nawet w czasie największego zasolenia Odry. Wydaje się, że to nie zasolenie było powodem śnięcia tylu ryb.
Niestety brakuje danych, by cokolwiek powiedzieć, a jakimś wskazaniem mogłyby być dokładne badania ryb. Skąd tam w ogóle mogła się wziąć sól? Czy da się to wytłumaczyć jakoś naturalnie, czy to jest już ewidentnie działalność człowieka? Myślę, że na podstawie próbek pobranych, gdyby były próbki pobrane odpowiednio wcześnie, byłaby szansa, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z czasem ten sygnał zasolenia jest rozcieńczany wodą odrzaną i z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym dniem określenie składu tej soli staje się coraz trudniejsze. Gdybyśmy znali skład tej soli, na pewno łatwiej by było ustalić jej źródło. Trudno sobie wyobrazić, żeby niski poziom wody, wysoka temperatura, bo o tym żeśmy nie wspomnieli, ale to napędziło jak gdyby ten wzrost glonów, wzrost roślinności w wodzie, żeby to miało aż takie konsekwencje. Czy gdziekolwiek wcześniej, czy w Polsce, czy poza Polską, miały miejsce aż takie duże katastrofy ekologiczne, tak to nazwijmy, spowodowane tylko i wyłącznie czynnikami naturalnymi? Tak, takie katastrofy, czy doniesienia o takich katastrofach dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w zeszłym roku, dwa lata temu, w rzekach północnej Ameryki masowo ginęły ryby łososiowate tylko i wyłącznie dlatego, że temperatura była podniesiona do wartości przekraczających warunki sprzyjające rybom łososiowatym, które są zimnolubne. Natomiast znane są też przypadki z 2011 roku, na przykład ze stanu Ohio, gdzie w jeziorach masowo padały ryby właśnie ze względu na bardzo wysokie zakwity fitoplanktonu, które w konsekwencji prowadziły do przyduchy i masowych śnięć ryb. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że wylewane do odry cały czas ścieki mogą zawierać i najpewniej zawierają substancje, które kwitnienie glonów po prostu przyspieszają, czy wręcz ułatwiają. Oraz to, że nie zidentyfikowano i być może nigdy nie uda się zidentyfikować, jakie sole wylewano do odry, bo wśród tych soli także mogą być takie, które przyspieszają rozwój fitoplanktonu. Ale wylewanie słonych wód, czy kopalnianych, czy pochodzących z innych zakładów też nie jest niczym ani nowym, ani rzadkim, jeżeli chodzi o odrę. To, czy tym fitoplanktonem były tak zwane złote algi czy inne gatunki, ma tu znaczenie mniejsze. W poprzednim materiale o odrze wspominałem, że niektóre glony mogą uwalniać toksyny groźne dla ryb, ale to są glony, które w środowisku rzecznym nie są czymś obcym. Natomiast ich ilość tym razem była rzeczywiście ogromna. Z czasem stężenie tlenu będzie spadało, bo glony, które szybko się rozrosły, nie żyją wiecznie. Coraz większa część z nich będzie obumierać. Na danych już widać, że stężenie tlenu spada. Ten tlen teraz będzie zużywany w procesach gnilnych. Teraz przyducha, czyli brak tlenu w wodzie, może objąć nie tylko przydenne warstwy rzeki, jak poprzednio, ale już całą rzekę. I to też już widać. W internecie pojawia się coraz więcej materiałów filmowych, na których widać ryby duszące się przy samej powierzchni wody. Czyli podsumowując, twoja hipoteza... O, właśnie lampa zgasła. Twoja hipoteza jest taka. Niski poziom wody, bardzo wysoka temperatura, jak na odrę, spowodowały bardzo szybki rozrost roślinności wodnej. Ta wyprodukowała bardzo dużo tlenu, obniżając poziom dwutlenku węgla, a to spowodowało drastyczny wzrost pH. Drastyczny wzrost pH uruchomił osobną reakcję, która spowodowała, że zwiększyło się stężenie amoniaku, co jest dla ryb dużym problemem, może nawet większym niż pH. Natomiast ten duży wzrost stężenia tlenu był obserwowany najpewniej tylko i wyłącznie w warstwie powierzchniowej, natomiast w warstwach niższych był niedobór tlenu. W związku z tym ryby, być może osłabione tym wysokim pH, być może osłabione tym stężeniem amoniaku, dodatkowo duża część z nich, czy część z nich znalazła się jeszcze w takiej warstwie wody, w której był niedobór tlenu. Tak to w skrócie można opisać? Lepiej bym tego nie ujął. Bardzo Ci dziękuję. Również bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przedstawienia swojej hipotezy. Wszystkiego dobrego, dzięki.